Hej, cześć, witam po 2 sekundach dosłownie, a dla was po tygodniu, hehe, na kolejny odcinek zapraszam. No, kontynuujemy, prawda? Miejsce na dysku mi pozwala na kontynuację. Co jest? Czemu? Czemu ktoś stoi w miejscu? Ktoś stoi w miejscu. Gdzieś mi ktoś umiera. Bo gdy nasze jednostki nie mogą dojść do pewnego momentu i podnoszą w taki głupi sposób ręce, to przekazują swoją całą energię życiową Songo, żeby zrobił tą kulę wielką. No ale no, jak przekażą tą swoją energię, no to oni umierają. I nie jest tak jak w Dragon Ballu, że po prostu tracili przytomność i tyle. Spójrzcie na to. Komiczne, no nie? W każdym razie, no... ja nic nie mam do Songa, prawda, bardzo go lubię i sam też oddawałem mu część swojej energii na Sylwestrze, ale kurczę, no ja nie chcę, żeby mi ludzie umierali, jakby to było tak jak w Dragon Ballu, że tylko tracą przytomność, no, i tyle, no to spoko, ale tutaj to po prostu mi będą umierać, a ja nie chcę, żeby mi umierali, no to byłoby bardzo smutne. Ja nie chcę do tego dopuścić, ja tu postawię jeszcze kolejne domki, bo mnie stać na to, kurde. Mogę, wolno mi, tylko postawię w taki sposób, dobra. I tutaj mam te dwie wieże z łogniomistrzami, tutaj będzie później przejście i ja tutaj już bym chciał się zabezpieczyć jakąś wieżyczką z kapłanem, jedna wystarczy. Chyba. No te dwie wieże powinny. Znaczy, można z łatwością zobaczyć, jaki ma zasięg. Mają zasięg te wieże, no. Te wieże mają zasięg tak naprawdę... Ciężko stwierdzić tak naprawdę, jak daleki, bo mamy tutaj taką linię oraz jest jeszcze zasięg dotąd. I wydaje mi się, że dotąd jest zasięg alarmu, a dotąd jest ich zasięg strzelania. No ale nie jestem pewien. No w każdym razie, aha, ten woli oddawać swoją energię Songo zamiast budować wieżę. No dobrze, no to ja zrobię teraz to przejście, bo jak widzimy, wróg jeszcze tutaj nawet przejścia nie zrobił, chociaż już się tutaj zbroi, już się szykuje na to przejście. No, ale jeżeli nie zrobił tego przejścia nawet tu, no to do zrobienia tutaj to mu jeszcze pewnie trochę zejdzie. No, więc ja już zrobię to przejście. Tutaj już widzimy, że coś nas atakuje, kapłanów muszę tutaj też zamieścić. I ogniomistrzów tu. I ogniomistrza jeszcze tutaj. I kapłana tutaj. I ogniomistrza tutaj. Czy ja się obronię, czy muszę interweniować? Muszę coś robić? Chyba nie muszę nic robić. Gorzej jakby szamanką przyszedł oczywiście, nie? To jest wojownik, co prawda, ale jest pod ostrzałem, więc nie powinien nam nic zamordować. Ale ten na przykład już tutaj zmasakrował mi ogniemistrza i tego i wieśniaka, czy tam śmiałka, czy whatever. No i kolejnego mi zabił, no ale teraz już sobie nie poradzi, bo jest na pewno zbyt ranny. Mam taką nadzieję. A ten dalej oddaje swoją energię Songo. Nie oddawaj swojej energii, ty też nie oddawaj swojej energii. Zaraz zrobię wam przejście i... Kurczę, nie będziecie musieli oddawać swojej energii. Obudź się! Nie! O, tak jak mówiłem. Ty! Ty! No. Kuźwa. No dobra, chyba wiem, jak ten odcinek nazwę. Ciebie do wody. Tak, pięknie. Dobra. Teraz możemy wziąć sobie ogniemistrza, kapłanów i raz, dwa, trzy, cztery wojowników i tutaj modły i modły, raz jeszcze modły o wyrównanie gruntu. Tego czaru jeszcze nie było. Wyrównanie gruntu jest w tym miejscu bodajże, albo w tym. Tu albo tu jest hipnoza i wyrównanie gruntu w każdym razie. No. Gdzie moi ludzie? Tutaj pewnie się pochowali, ale są też z tego pierwszego poziomu są dopiero domki, no to tak jakoś dziwnie. Tutaj musi być co najmniej jeden, żeby tamto te zielone jakoś rosło. Niech się mnożą. Dobra. Mamy statki, ale nie chce mi się z nich korzystać. Chociaż szamanką w sumie z przyjemnością pójdę się wymodlić już teraz o hipnozę. I rzucę parę bagien żółtemu. O! Patrzcie.
Czy trafię? Czy trafię? Trafiłem, bo stał w miejscu, idiota. No się idiota, no bot. Czy tutaj coś się złego dzieje? Aha. Okej, ten statek dotknął gruntu i się przewrócił i lada chwila wybuchnie. Ale to nie ma tam zbyt blisko moich jednostek, więc się nic złego nie stanie. Dostałem wyrównanie gruntu, którego mógłbym wykorzystać tutaj. Można, jeżeli zostanie rzucane na danym terenie, no to zostanie to na pewien właśnie teren zrównane, tak, na tym terenie, na którym zostało rzucone. Co jest, kurde? Ja tu widzę coś zielonego, ale... Okej. Ja tu widziałem... Widzę tu jakieś zielone te. Co o chuj chodzi? Zielone kropki tu widzę. Może na niewidzialności tu mi ktoś łazi. O! O! No bo na mapie, kurczę, widać było perfidnie. Ale dobra, są pod tym zasięgu moich łogniomistrzów, to jakoś to pójdzie. Powinni sobie poradzić bez większych problemów tam. Dobra. A tobą. Mogę właśnie albo rzucić na wodę te wyrównanie gruntu i będzie efekt mniej więcej taki jak przy... Co jest? Dobra, nic złego. Jak przy erozji, albo mogę rzucić też na górę. Co też mogę w sumie zrobić? No zróbmy to. No dobra. Coś takiego. Jep. Jak to wygląda? Tutaj ma kapłana. Tu będą dobre bagna. Panowie, panie. Tam będą dobre bagna, bo on tutaj... szkoli sobie ogniomistrzów. Potęga. I jeszcze sięgnąłem wieżę. O kur... Tak to jest, jak się rzuca czary, będąc przy samym tym... przy samej wodzie, przy brzegu. Po prostu, no... Nie wiem, czy to jest animacja typu próbują mi przerwać kastę, czy coś. Tak naprawdę nie da się tutaj w żaden sposób czaru przerwać, chyba że szamanka zginie w momencie, gdy rzuca czar, to wtedy mana zostanie zużyta, a do czaru nie dojdzie. Czy to było 25 sekund? Wydaje mi się, że się odrodziła znacznie szybciej. No ale jadę tam, muszę go wydupczyć. Biorę, ja chcę wziąć tą hipnozę. I w gruncie rzeczy mogę już zacząć zbierać jakieś armnie. Żeby się ich pomału pozbywać. I ogniemistrza mi tu jednego brakuje jeszcze. Za chwilkę się tym zajmę. Tylko jeden... Niech... O właśnie. O to mi właśnie chodziło. Tutaj mógłbym poszerzyć ten teren. Dla jakichś domków. Na rzecz większej wioski. Przepraszam. Ojejku. Mam nadzieję, że nie było tego słychać na nagraniu. Właśnie zauważyłem, że na niektórych moich nagraniach cisza, nagle przepraszam, mówię. A to dlatego, że mi się odbija. Wtedy. Ale w gruncie rzeczy tego nie słychać nigdy praktycznie, więc... Coś takiego, jak zrobię, to powinno być miejsce na domek. Chyba. Ja taki chuj. Ja muszę się tej wody bardziej pozbyć. Coś takiego. O! Tylko kurde, nie mów mi, że tu przejście teraz jest. Nie ma. Nie ma, dobra. Nie ma, to zajebiście, to stawiamy tu domek taki. Dobra. W tym miejscu jest miejsce, tutaj też chciałbym zrobić jakieś miejsce na domek, czy dwa. Zrobimy sobie tak jak najszerzej, jak najdalej. A coś tak, nie, spokojnie. Coś takiego. O. I ze dwa domki kolejne powinny się zmieścić. Coś takiego... Takiego... Może wieżę bym tu jakąś śmignął, bo tutaj też podpływają tymi statkami śmiesznymi. Więc mieć tutaj jakieś wieże też dobrze jest. Więc ja bym tutaj minimalnie to jakoś... O!
Coś takiego chyba powinno wystarczyć. Czy się mylę? Mylę się, jest to zbyt wąskie. To zróbmy takie, co chuj, trochę przesadziłem. No ale dobra, miesza o to. Niech będzie w taki sposób wysunięta wieżyczka. Myślę, że to będzie dobry pomysł. Ogniomistrzów więcej, moja ulubiona jednostka. Bagna. Bot. Dobra, spoko, fajnie. No się bardzo spoko, że zielony rzut temu zrobił coś złego, ale no rzucił bagna na jednego ogniomistrza i to naprawdę w bardzo kluczowym miejscu, prawda? Szansa na to, że teraz jeszcze się jakaś jednostka znajdzie, jest znikoma. A może jeszcze się dropni tutaj swoją szamanką, dropni się tu. To będzie dobre. Bo nasze bagna naszych też zabijają. I to jest tak. Tak, właśnie to wygląda. 15 ludzi, myślę, że już mogę iść na niego. Ewentualnie jakieś... Te, bym zostawił patrole. No, przydałoby się jakieś patrole. Takie nieduże, na przykład, nie wiem, wojownik, ogniomistrz, kapłan, żeby sobie chodzili stąd dotąd. Jeszcze jeden taki oddział, żeby chodzili stąd dotąd. Okej. Stąd dotąd. Tutaj chyba nie będą potrzebne patrole. Tutaj też nie. Tu też raczej nie. Ale tutaj by się przydał i to taki trochę większy. O, no ze dwóch tych jest jeden ten. Coś takiego. Dobra. I to byłoby na tyle. Teraz robimy kolejne te... Kolejnych ludzi. Kolejne woja. Ciebie też damy do wojownika. Okej. Okay, tu mamy już przebudowane. Dobra. Tutaj w gruncie rzeczy też mógłbym jakąś wieżyczkę dać. Ale nie chcę. Rozwalcie go! No już był przejmowany, no ale kazałem jednak zaatakować, więc wyszło jak wyszło. Dobra. Jeszcze nie zrobił tu przejścia. W ogóle zielony jak go męczy. Ja tego tak nie zapamiętałem, że się aż tak bardzo między sobą te plemiona nawalały. Ja to raczej zapamiętałem w ten sposób, że zwykle tylko i wyłącznie mnie. Mógłbym tutaj tę wieżę postawić. W gruncie rzeczy jest tutaj też lekkie wzniesienie, więc stąd będzie też dobry zasięg na pewno. To jest niezły pomysł. Niech będzie. Dobra. I szamaneczka, bierzemy szamaneczkę. Nasza wioska jest już chroniona, także raczej nie powinniśmy już nic musieć robić, choć no to zróbmy to w ten sposób. O! Most. Doszło do mostu. Jest jakaś armnia i bagna. Tym razem u mnie. Ech, przepraszam, tu jakieś kurcze problemy techniczne. Nagle. Zabiłem szamankę. O cholera, zapomniałem o tym miejscu. Zapomniałem zupełnie o tym miejscu. Rozwali szamankę. Dobra, kolejna szamanka rozwalona. Tutaj jakiś przyjemniaczek próbuje nam przejąć. Więcej ogniomistrzów, więcej kapłanów, więcej wojowników. Trochę straciliśmy tam na dole wojach, chociaż w gruncie rzeczy mieliśmy tam chyba tylko 9. Więc to nie jest jakaś mega strata. A właśnie, tu jest problem. To są te bagna. Musiałbym tutaj koniecznie kolejnych 9 ludzi wsadzić, żeby się tych bagiem pozbyć, a ja tego nie chcę robić, dlatego te bagna no są poniekąd jednak tym takim gównianym czarem. Więc tak naprawdę walić tamtą wieżę. Albo... Nie, dobra, walić to. Dajmy tam z ogniomistrzów jakichś więcej.
tutaj damy bagienka. W tym miejscu, niech sobie w to powchodzą. I to jest właśnie dobry sposób na pozbycie się. Okej. Pierwszego patrolu i tutaj drugi patrol. Jakieś pioruny na pewno na te wieże polecą. Dobra, i tutaj bagienka. Będę musiał ostrożnie przejść teraz tutaj swoim wojskiem, żeby w to nie wejść. Znaczy, mogę się pozbyć tych bagien też, co prawda, ale wolałbym je tu zostawić. Nigdy nie wiadomo, kiedy kolejnymi jednostkami tam wróg wejdzie. Dobra, zbieramy wojo. Więcej woja. Ogniomistrza damy tutaj. Jest elegancja Francja. Jak na razie. No dobra. Jest miozio. Ludzi jest sporo. Okej, szamankę zabiłem. Nie wiem jakim cudem, ale zabiłem. Może weszła w bagno. Aż zobaczę. Pewnie, że tak. Ojejku, ale tego sporo idzie. I z jakiegoś powodu do mnie nie strzelają, bo jeżeli mają tam obrany cel konkretny, żeby się gdzieś ustawić, to chyba olewają wszystko, co mają po drodze. Ale nie zawsze tak jest. Dobra. No to co? Jeszcze 12. Bierzemy was. Wszystkich. I lecimy tutaj. Do niego. I czym on tam doszedł? Czemu coś przejmuje? On mi przejmuje! Cofnąć! No. Jejku. Ludzie. Łoluje. To było groźne. Patrzcie. Taki jeden kapłan, nie? I wszystkich ogniemistrzów bym przejął. Trzeba tu kontrolować ciągle sytuację, bo nie do bagien mnie wepchnął jeszcze czy coś. Ojej. Do wody. Mendo jednak. Ojejku. No serio. Tak for real. What? Ojejku. Tak łatwo można stracić szamankę. Takie potężne ścierwo, rzuca tornada, szarańcze i pioruny. Nie, tam utonęła. Ojejku, tego powstrzymać, no. Jeju. Rozwalać go. Zaraz szamaneczka wstanie, już wstała, lecimy tutaj raz jeszcze. Zaraz się wymodlimy o tę hipnozę. Tutaj podejść, jak możecie. Przejmować. Tu masz ogniemistrza do przejęcia. Przejmij. Tego zwierzy też zgarnijcie. Tych przyjemniaszków tutaj kopalnia wojowników, prawda, do przejęcia. Come on. Zaznaczamy i lecimy. Ty, szamaneczko, po hipnozę. Dobra, już. Zielony jeszcze pozostał. Z zielonym z tego skarży jest trochę trudniej, bo on tam... No chyba, że nie zaatakowałbym go od frontu, tylko statkami, ale też zbierać tę armię po pięciu. No tutaj od frontu no jest coś takiego. Też mogę się tego pozbyć, bagnami jest to trochę trudniejsze, bo ma przewagę wysokości. Chyba, żebym ich szarańczą rozgonił albo piorunami czy coś. No zobaczymy. Na pewno sobie jakoś z tym poradzę. Ile to już czasu nagrywam ten odcinek? No już ze 20 minut, cholera, chyba. Tak prawie. Kurczę, trzeba by się streszczać. Kurczę, co chwilę tutaj mi coś przeszkadza. Jak nie telefon, to telefon. Tylko od kogoś innego. Dobra, lecimy. Rozwalić to już wszystko. Ja już szamanką się będę przymierzał do zielonego. Właśnie mnie atakuje i z szamanką, więc może być groźnie bagna. Szarańcze. Nie, wchodź tam! Dobra, szarańcze. Nie! No. Wrogowie wejdą. Tak! Najlepiej. Bardzo mądrze. Szczególnie mistrzem to wejdą. Cholera.
rozwalić ich tu. Rozwalcie to, 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 zakolejkuje to. Szamankę rozwalcie. Dobra, i tam... Co tam się dzieje? O chuj chodzi, ile tego wyskakuje. Na 11 misji zwykle się aż tak dużo rzeczy nie dzieje. No takie rzeczy to tam od 16 jest masakra po prostu. Jejku. Dobra, szamankę zginęła, no jej mana na nic mi się nie przyda, bo mam... Co jest, kurde? Mam full many. Czy wy już możecie... Co jest, kurde? Gdzie jest ten żółty? Tam jakieś resztki biegną. Dobra. To zbieramy was. Tak z życiem. Tu. Aha. I robimy dalej wojo. Wojo. Nie tak. Wojo, chociaż w gruncie rzeczy to w tym przypadku nie miało znaczenia. W razie czego się tego pozbędę, bo nie chce mi się tutaj wojskiem w to wpierdzielać. Mógłbym to ominąć, ale też nie chce mi się tracić na to czasu. Dobra, żółty został pokonany. Lecimy na zielonego, bo już muszę zakończyć ten odcinek, bo mi się miejsce na dysku kończy, a nie chciałbym tego dokańczać jakoś później. G. Pod G sprawiamy, że zaznaczone jednostki lecą do naszej szamanki i jej chronią, biegając sobie wokół niej zabawnie. Dobra, dawaj, więcej woja. Nie wiem, czy jest szybszy sposób na zaznaczanie ich, ale go nie znam, jeżeli jest. Dobra. Dawać. I pytanie, czy ja tam bagna się... Nie mam bagien jeszcze! Cholera, hipnozą mógłbym tam zrobić w sumie jakiś... Albo piorunem po prostu. Dobra, spróbujmy pioruna. No, w sumie wyszło dosyć skutecznie. Skuteczniej niż myślałem, tak szczerze. Dobra. Wojo. Lecimy tam. Do środka. A na serio, skutecznie wyszło. Dobra, jakąś hipnozę tam. Dwóch tylko sięgnęło. No, to jest takie smutne. Tu jest kapłan, rozwalamy go. Lecimy do środka. Wpierdzielać się, panowie. Tutaj też jest jakiś ogniomistrz. Pozbywamy się go niezwłocznie. Jeżeli jakieś jednostki wroga będą podbiegały, to ja szybko je hipnozą. I lecimy dalej. Rozwalać. Dobra. Hipnoza już się nie ładuje, bo to jest dosyć drogi czar i spowalnia też mocno regenerację. A nie tak. Tak. Lecimy dalej. Dalej. Czy jest tu jakiś problem? Nie ma żadnych problemów. Jest dobrze. Tylko żeby mi szamanki nie za... Dobra, to jest mój kapłan. Tu jest wroga szamanka, pozbądź mi się jej niezwłocznie. I lecimy się wymodlić o ten. Chociaż nie mogę jeszcze, bo tu jest... Dobra, ogniomistrz nie fokusuje mnie. Pozbądźmy się tego kapłana, tego ogniomistrza. I lecimy. Pyk. Rozwalać to. No. Do bagien. Gdzieś przejmuje wrogi kapłan moich, słyszę. Nie wiem, tutaj. Kapłanem. Ojejku, przejmij to już. Zgarnij. Rozwalcie szamaneczkę. Okej, jest za je dobrze. Jest wszystko pod kontrolą. Zaraz bagienka będą moje. Tego wyrównania gruntu w gruncie rzeczy nie chce mi się tutaj go... Co on tu odpierdala? Dwa bagna raz w tym samym miejscu dał. To fajnie. No tutaj 20 ludzi z kolei musiałbym poświęcić, więc no to już ominę. To już definitywnie ominę. I zrobimy taki jeden fajny strzał. Ach, ci ogniemistrze też się jakoś bugują, że nie mogą wszyscy naraz strzelić.
Sru! Przeżyła to, no. Przeżyła, szmata. Dobra, mamy już ładujące się bagna. Możemy nawet wykorzystać sobie tutaj nawrócenie, bo plemię, prawda, umiera i to jest moment, w którym się pojawiają znowu dzikusy. Więc mogę sobie tutaj kolejnych ludzi podorabiać. I dalej przejmować. Ojejku, się przejmować, rozwalać wszystko. Dawać. Gdzie jest reszta mojego ludu? Coś mi się tu nie zgadza. Tam jest jakiś... To są kapłani wrodzy, cholery. Wypierdzielać. No, wybuch jest jednym z najtańszych czarów, więc można nim spamować na szczęście. Tutaj jest dosyć korzystne miejsce, żeby tego użyć. Okej. Okay. No tego już nie zatopię, bo tu trzeba zrobić combo. Trzeba koniecznie dwa razy. Jedno po drugim użyć tego wyrównania gruntu. Żeby coś takiego zatopić. Oż, kurwa, serio? Rozwalcie go już, bo nie mam czasu. Szamankę też. Szamankę. Rozwalać dalej. Woja. Bo czarno widzę. Dobra. Droga szamanka rozwalona. Tutaj giną. To już chyba ostatni są. Jego śmiałkowie, czy jeszcze nie? Jejku. Gdzie on lezie? Na cholerę ty tam biegniesz, co on chce? Nudzi jak jakiś... O! Tu jeszcze coś. No ten zginie, dobra. I ten też zginie. No to w gruncie rzeczy teraz to jest chyba kwestia czasu. Chyba, że jeszcze jego szamanka się zdąży zrespić. Zauważyłem też, że prędkość wskrzeszenia się szamanki chyba zależy od tego, jakie mamy duże plemię. Tak mi się wydaje. Tak myślałem, że lecisz na moją szamankę. No gin już. I... Tak! 40 minut, tak jak się obawiałem, aż 40 minut to zeszło. Tak więc... O kurwa, tak więc dziękuję bardzo za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało i zapraszam do kolejnych odcinków. Z tej strony był Skowron Piąty, pozdrawiam, trzymajcie się, no i cześć!